Jesteśmy w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi przy ulicy Broniewskiego 1. Dzisiaj wielkie święto, 20-lecie śmierci profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, od którego wszystko się zaczęło, ale też jednocześnie wznowienie działalności Szkoły Rodzicielstwa właśnie imienia profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Wchodzimy teraz sobie do wnętrz, zobaczymy, gdzie będą ćwiczyć mamusie, tatusiowie, gdzie będą dowiadywać się o tym, jak rozwija się dziś w brzuchu, jak się do porodu najlepiej przygotować. Widzimy sprzęt, śliczne nowe pomieszczenie. Jest oczywiście patron Szkoły Rodzicielstwa Odpoczęcia, profesor Włodzimierz Fijałkowski, roześmiany, pogodny, życzliwy. I wchodzimy jeszcze do sali, gdzie będzie można zdobywać praktyczne umiejętności pielęgnowania dziedziusia. Patrzymy. Są makiety. Jest jeszcze, o tutaj również jest profesor Fijałkowski. I zobaczymy jeszcze do sali, gdzie, o czytamy, tu odbywają się warsztaty, jak zrozumieć dziecko. Czyli te części pogadankowe zajęć będzie można tutaj prowadzić. Centrum Służby Rodzinie bardzo dobrze sprawdza się i miejmy nadzieję i tego życzymy, żeby działalność trwała jak najdłużej.